Dobra. Czapki trzeba dobrać jeszcze. To ja muszę być warunek właśnie. Że... Dobra, jedna furażerka, bo tu już dwie rogatywki mogą być. Zobacz, kto jest po kolei w trzy. Tu pożyczam. Nigdy nie byłeś. Kiedy będzie rząd? Ubrać mocno, tak? Na podium nie? Nie, ale wiem, kto miał po Ja jest taka, w której ja stoję teraz, nie? Nie? I ja teraz. Tak. Tylko. Aha, właśnie. Czy kamerzysta stąd chyci? Bo to ja sobie mogę tu stanąć. Mi tu jest przyjemnie patrzeć. Ale to jest. To są dwie nogi, którymi stoję tutaj i teraz mam perspektywę, dobra. No to patrzę, tu jest dziarska mina. Między dwoma petesami, weź tu, co mają chodzą tu stronę. Ta petyszka, czyli tu. Tutaj tak. Tutaj tak. Tutaj tak. Tutaj tak. Ta rogatywka tak wyżej. Ksiądz. Pasek sobie pochodzi. Ta rogatywka, gwiazdka. Tak? Nie naciągaj jej. Chcę jeszcze gwiazdkę. Bartek, taką troszkę bardziej pionowo brajek. O, jest jakaś śwityrka albo maczeta, coś jeszcze... Chyciu, tylko w kakawie. On najbardziej reprezentacyjnie tą broń trzyma. O, się rozpycha. Tak? Dosłownie prawie jakby się prezentował. No tak. Tak. Tak? Tak, ale pamiętajcie... No, przepraszam. Nie, jak dociągnie, to już szans. Nogi tak. Wszystko nogi prosto, tak jak na zbiórce, tak jak na baczność, tak. A tą macetę. Oj, oprócz jednego zawodnika, ale to nie odzorujemy tego, bo on miał jakąś wadę postawy. Panie Wojciechu, teraz rzeczywiście chodźmy tam, to jest niższy i to widać. I tam będziemy zachowani. Natomiast tutaj było owozowisko, tu było wyrównane, to tak i tak. To było owozowisko i oni tutaj mieli kuchnię, tu mieli chyba spanie, już nie pamiętam. Albo odwrotnie. Tutaj był dach, tu była ściana, dwa okienka i wchodziło się, w tamtej stronie się podwodziło. Kamilek, zniesiesz statyw na dół? Bo brygata przekonywali, karmili, pomagali, szybko się nie narobić. Pytam się doktora, tej doktorze, kto was wreszcie zakapował? On mówi, fryzjer z Krynicy. Tylko że przechodziłem całą Krynicę, rozpytywałem się ludzi Kryniczan rodowitych, nikt go nie znał. Ja do Sącza przyjechałem z tymi dokumentami od niego, szybciutko go namierzyłem. To był fryzjer z zawodu. On siedział, bo go przymknęli za kradzież. Obrabowali jakąś rodzinę z dość grubego majątku. I dostał wyrok i on szczyk, czy golił w więzieniu. I mówił Witowski w ten sposób. Mnie przesłuchiwał oficer UB i taki bardzo przystojny. Dziewczyny z konspiracji na niego mówiły Apollo. Bo był piekielnie przystojny. Nie? I tam potem opowiada i w miarę łagodny. I opowiadali, ja się wgryzłem w jego psychikę i poznałem, co to jest za człowiek. Nie? No i wtedy właśnie wypowiedział te słowa. No. Lubimy, co nam donoszą, ale nienawidzimy tych, co nam donoszą. I to dzięki Ferencowi są te msze. Jaki Ferenc? Jakim on był człowiekiem? Bardzo dobrym, bardzo przystępnym, patriotą wielkim. No i jakoś mu się działo na sercu to,
żeby świat usłyszał o tym Pepanie, o tej żandarmerii, żeby świat usłyszał o tym, co tu się działo na Boskiej Hali, bo nikt nie wiedział. Jak msze były zaczynane, wtedy się jeszcze dużo ludzi bało wypowiadać słowo Gurgacz. Ja natrafiłem na wielu ludzi, którzy omijali to nazwisko, żeby czasem nie padło z ich ust Gurgacz. Taka była atmosfera wtedy. To był czas 96, 97, 8. 97 tak, i taka atmosfera tak, była? Tak, tak, tak. To jest niesamowite. No, w 97 no. roku był, tak. było problemem dla paru ludzi wymienienia tak, imienia. Oczywiście, że tak, oczywiście, tak. Między nami był Macierewicz i podsłyszał problemu naszego, nie? I mówi, ja mam księdza na drugi rok sprowadzę z Warszawy. No i on zaprosił tego proboszcza Michalaka z Żoliborza. Mhm. I on tam był i potem do tej pory jest. I w tym roku też będzie przewodniczył we mszy. Mhm. I potem żeśmy już mieli mszę. Potem już więcej o jednego. Już byli jezuici, już byli inni kapelani. Także że to się rozkręcało. Ale naprawdę początki były trudne. Tośmy robili tak, żeśmy na Łaboską przyszli, z Łaboski na Jaworzynę i z Jaworzyny i w Krynicy żeśmy szli do Antoniego na mszę i do domu. Tak było trzy lata. Trzy lata tak było. To jest prawdopodobnie komunia. Tak. Tylko taka duża? Tak, no to co księża łamią, nie? On taką miał. No ale aha, oni taką, taką dużą. No, oni taką mieli. Ten, bo się zastanawialiśmy, ta stuła jest w Muzeum Wojska Polskiego. I ta stuła będzie prawdopodobnie... O, będą mieli na filmie, ona będzie, bo dyrektor mi obiecał, że im wyda, panu Darkowi, że wyda tą stułę. No bo tu opiera się na banknotach, na pieniądzach, tak, paczki tak, z banknotami. Tak, tak, tak. No bo to jest to ustawiane zdjęcie. Tak. No to w Paszynie mieliśmy to zrobić, wiesz, tylko tak. że w końcu było za mało Panowie, czasu. Jest jeszcze druga sprawa, taka jakbyście chcieli, mieli ochotę. I co wy w ogóle o tym sądzicie? Zrobić napad na bank w Krakowie. Tylko, że no w Krakowie, tylko nie w tym roku. Tylko najlepiej by było zrobić napad na bank w Krakowie, ale napaść bank w Nowym Sączu. Tylko pozmieniać nazwy, aha. bo nie jeździć do Krakowa, bo to niewiele daje. Zresztą aha. tam nie pozwolą nam zorganizować tak. Tu straż miejska pozwoli nam. Straż pożarną, pogotowie możemy zawiadomić. Zmienić nazwy banku, banki gmachy są podobne, tylko tablica, można ją zamówić, założyć. No i też to ładnie nagrać i byłoby. No. I taki napad na bank, wiadomo, nieudany, można by było zrobić. Jakby się coś udało. No jest to miejsce zresztą, to jest na ulica Krótka, nie? Gdzie został. Nie, ja wiem, to na Szpitalnej. Bo to no bo w końcu tam były zmiany, zaś potem był Szpitalna, a księdza Gurgacza złapali na ulicy Krótkiej chyba, trzy bodajcie. Nie wiem. No to poszukamy, będziemy szukać. To było na zdjęciu, a teraz już słuchajcie tutaj gości. Uwaga! Kamil, wyżej, wyżej wej. Wyżej. Ale nie gdzieś tam nie kadruje ją. Ale mówię, żeby tak kwestić, tak. Ale mamy wstępy? Tak. Uwaga, akcja. Wolniej, Kamil. Wolniej. Dobra, i do góry. On już będzie wstawał, to ty podchodzisz, ściągasz czapkę i klękasz. Tak. No i jak chcesz to? Zagramy raz i potem powtórzymy na zbliżeniach, co? No. Zaczynamy od już pogadania się, czy... Tylko Darek, odsuń się, bo mi tam, ja muszę światło sobie zrobić, a jak tam... Ale tylko... Ale usiądź tylko w innym miejscu. Opowiadaj tylko, usiądź w innym miejscu. Panie, cześć. Tu dochodzi. Ty odchodzisz. Dochodzi. Ściągasz w tym momencie, ściągasz czapkę, jak on ci się nie pojawi w kadrze, nie? Ściągasz czapkę. Nie, jak już uklękniesz to. Jak uklękniesz, dobra, jak uklękniesz, klękasz, ściągasz czapkę. Możesz ją położyć, może nie, połóż ją tam. O, przeżegnaj się.
Nie, tu gramy, bo tu na koledze kończymy, jak gdyby spowiedź, a ty to zaczynasz, no nie będziemy tego grali w nieskończoność, tylko zaczynasz i tutaj już mówisz, zaczynasz tam wyznawać grzechy, ty jakbyś się tak skupił nad nim, no. O, widzisz. No. Dobra, uwaga. Teraz wiecie, co zróbmy? Teraz będzie fajnie zgodnie do no, tak, o, ten jest dobry. Taki pod matkę boską. I ten krzyżyk jeszcze będziemy musieli tak na siebie. Tam się ksiądz może zachować. A pan coś, co by... żeby tego nie było widać. Dobrze, bo to jest potem delikatnie łapiesz tego tutaj, podnosisz, bo ksiądz się będzie przepasywał wstążkami, łapie za wstążki, tak jest, i do przodu potem przepasywać, tak żeby ściągnąć to jest sobie. Moja ręka. Tak jest, i tutaj ręką pomagasz, z jednej i drugiej strony. W ten sposób. Tak, nie, robisz to, co ksiądz. To, co ja robię, nic więcej nie trzeba. Dobra, ale tego pierwszego nie zaczęliśmy. Zaraz, co robimy jeszcze raz. Masz ornat złożony. Przesuńcie się, przesuńcie bo tam, się. Bo tam musi pan, panie wojsku, tu nikt do, dojść. Tam wyżej niech pan stanie na tym. Na tych gałązkach. Widać, że nie chodzi nigdy w sotaniu. Granat zawieszony tak jak trzeba. Wojtek, bardziej ręce złożone tak. Pogata zdjęcie. Nie rozłożone tak, tylko tak. Dobrze? I on chyba bardziej twarzą. Szajna to chyba bardziej. O. I Wojtek bliżej. I Wojtek nie bardziej tutaj. O. Jeszcze ciut. O tak. Dobry. I na Ewangelię. No do czytania. Trzeba wypełnić, bo mam ministranci kręczą w pobliżu księdza zawsze. Jakaj za blisko właśnie. Jak ksiądz wejdzie do góry, no, to do góry na ten stopień. Ale tyle to wystarczy, że nie podoba ci się. Tu będzie odprawiał mszę. To wy klękacie gdzieś tutaj. Ja bym w ogóle nie szkujesz się do pełni. Ja bym zaczekał, że inna mnie patrzy się chwili jest spirytus. I my z tyłu też. Wszyscy na ziemi. A później jest jeszcze moment, że on podchodzi tutaj bliżej. Tak, tak. A wy zostajecie w tym samym miejscu. Dopiero jak wrócisz z kostią na dół, to ty zamykasz i odkładasz kielich. Opierasz się na ołtarzu, klękasz. My tu uczestniczymy w miejscu, gdzie oni uczestniczyli i oni się tu pojawiają. Nie zwracacie państwo na nich uwagi. O, oni sobie tu wchodzą, ustawiają się. Proponuję raz się do rentgena iść, bo ten nie zrobi dobrego, żartuję sobie, ale tak to jest. Że niektórzy zamiast do rentgena to się ustawiają przed moją kamerą. Tak jest. Ustalmy jak wejdziecie, ja wam powiem jak wejdziecie. To tylko chodzi, najpierw ustawiamy szyk jakiś. Nie, poczekajcie, stańcie. Chodzi o to, żeby ustalić jak macie tutaj. Panowie, pochowani mnie słyszą wszyscy? Tak. Dobra, to słuchajcie panowie, plan jest taki. Księża staną przed ołtarzem. My krzykniemy akcja. I wy wtedy powoli się pojawiacie. Zaraz sobie to przećwiczymy. Jak już ostatni dojdzie, ksiądz rozpoczyna Eucharystię. To uwaga, teraz sobie panowie robimy próbę generalną. Próbę wyjścia, uwaga. Dobra, tu proszę tam. Okej, bardzo dobrze. O, jeszcze jeden. Super. Trochę wolniej jak wchodzicie. Trochę wolniej. I panowie, tutaj Kamil z kolegą, żeby nie było tak, że jeden idzie za drugim. Dobra? Na mnie kapisze, filiet, spiritus sancti. Amen.
entro i badaltare dei abbiamo precipitati vento cammeam judicame Deus e visse non causam meam degente non sancta domine inque dolos erwene fiat eus Deus fortitu dome ac fare mere polisti et fare trisis in cedo dum affligit mei inimicus emitte lucem tuam et veritatem tuam ipsam et erux erum et ad uxerum sancto spiritu in gloria dei patris amen Dominus vobis et cum spiritu tuo Orenus. Te ofiarę mszy świętej sprawuję ze świętej pamięci księdza Władysława Gurgacza za jego towarzyszy broni i tych wszystkich, których przez wieki nazywano wyklętymi, odmawiano im prawa do dobrego imienia, do czci, szacunku, wdzięczności za krew przelaną dla ojczyzny, dla wolności ojczyzny. A także chcę ofiarować tę mszę świętą za ich rodziny, które cierpiały razem ze swoimi bliskimi. Do dziś nikt tego cierpienia nie docenił, nikt nie wynagrodził, nie zadośćuczynił za zniszczone, złamane życie. Za to, że nie mogli swoich bliskich zmarłych należycie pochować i czcić, tak jak to jest w chrześcijańskim zwyczaju. Chcę także w tej mszy świętej ofiarować tych wszystkich, którzy o to miejsce dbają, którzy przechowują pamięć o tych, którzy w tym miejscu walczyli, ukrywali się, sprawowali mszę świętą, bronili wolności ojczyzny. Ecce agnus Dei exequitorit peccata mundi. Dominus non dignus, od interesse tecum meum, se tantum dic verbo, et se nabit anima mea. Dominus non dignus, od interesse tecum meum, se tantum dic verbo, et se nabit anima mea. Dominus non dignus, od interesse tecum meum, se tantum dic verbo, et se nabit anima mea. Beata Vistera Marie Virginis, quae porta verum determi patris filium. Dominus vobis. Et cum spiritu tuo. Orentis. Sumptis Domine salutis nostre subsidis, da quesumus Beata Marie Semper Virginis patrocinis nos ubique protegi, in cuius venerazione hecque opturimus maestat. Per Dominum noscum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est. Deo gratia. Alve regina, mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Hebe, a te suspiramus, lementes et plentes, in hac lacrimarum dare. Oh,